OSS, okiem służb specjalnych. Zaprasza Piotr Herman, czyli ja. A to jest podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaś ja znam się na nich, gdyż sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. Serdecznie zapraszam. Szpiegul.pl. Cześć! Niejawni i nielegalni. Szybcy i wściekli. Takie było moje pierwsze skojarzenie, gdy zastanawiałem się nad tematem dzisiejszego odcinka podcastu i nagle tknęło mnie w ten sam deseń. Niejawni i nielegalni. Bo wyjątkowo dużo mówi się i pisze o nielegałach, mając na myśli naprawdę różne sprawy. Okazuje się bowiem, że są różne ich kategorie, a popularnie na ich określenie używa się słów NK, NKż, niejawny, nielegalny, nielegał. No i oczywiście undercoder, a w zasadzie undercover, czyli pod przykryciem. Postanowiłem rozjaśnić nieco na ten temat i w tym odcinku wyjaśnię dokładnie, o co chodzi. Przy czym, aby nie zarzucono mi, że zdradzam jakiekolwiek tajemnice, opowiem, jak to było z tymi nielegałami na podstawie różnorodnych instrukcji, które zostały odtajnione choćby przez IPN, czyli Instytut Pamięci Narodowej. Wobec tego powstaje pytanie, skoro opowiadam o historii, to czy to w ogóle ma jakiekolwiek odniesienie do dnia dzisiejszego? Odpowiem na to tak. A czy historia nie dzieje się właśnie na naszych oczach? Wobec tego wysłuchaj tego odcinka podcastu OSS i przemyśl całą sprawę i tutaj puszczam do Ciebie oczko. I nie przedłużając, zapraszam Cię do świata niejawnych i nielegalnych. Chyba nie muszę Cię zapewniać, że tematyka dzisiejszego odcinka jak zwykle jest arcyciekawa. Zaczynamy! Podstawy. Opowiemy sobie o rosyjskim modelu nielegała, a w zasadzie nielegałów. Dlaczego? Po pierwsze, jakby nie patrzeć, to właśnie Sowiety rozwinęły w najwyższym stopniu te osobowe środki pracy operacyjnej. Po drugie, korzystał będę z instrukcji służb PRL-u, które stanowiły coś w rodzaju kalki rozwiązań radzieckich. Po trzecie, współczesna Rosja nadal korzysta z wypracowanych wcześniej w Sowietach rozwiązań w zakresie nielegałów, co potwierdzają choćby działania amerykańskich służb i wymiaru sprawiedliwości, na przykład afera grupy Anny Chapman. A skoro Rosja nadal stosuje te rozwiązania osobowych środków pracy operacyjnej, to chyba warto wiedzieć co i w jakim zakresie. Już dwa razy użyłem sformułowania, mówiąc o tych wszystkich nielegalnych, osobowe środki pracy operacyjnej. Co to takiego? Nie wiem, czy jesteś czytelnikiem bloga szpiegul.pl, gdzie znajdują się artykuły na ten temat, dlatego teraz bardzo krótko i niemal łopatologicznie wyjaśnię kilka spraw. Stare, odtajnione instrukcje mówią, że na pracę operacyjno-rozpoznawczą, a więc i robotę wywiadowczą składają się środki, czyli zestaw narzędzi tej pracy, metody, czyli sposób wykorzystania tych narzędzi, formy, czyli stopień zaawansowania prowadzonych działań, ich etap, co ma odniesienie w konkretnych procedurach, tak zwanych teczkach, no i zasady, dzięki którym wszelkie działania są efektywne, tajne i zgodne z obowiązującym prawem, przynajmniej w kraju danych służb. Aby wyjaśnić znaczenie środków, metod, form i zasad pracy, użyję opisu jednego z moich ulubionych zawodów, czyli stolarstwa. Stolarz ma do dyspozycji szereg narzędzi, czyli środków pracy. Kiedy otrzymuje zlecenie, na przykład zrobienie stołu, to decyduje się na konkretne użycie tych narzędzi. Będzie ciął piłą, wbijał kołki młotkiem lub też wyciągał za jego pomocą gwoździe. Czyli zastosuje metody swojej pracy. Swoją pracę musi wykonać zgodnie z regułami stolarskimi, wiedza, doświadczenie i umiejętności oraz prawnymi, choćby BHP. Czyli postąpi zgodnie z zasadami i co chyba najistotniejsze, będzie postępował zgodnie z wyrysowanym planem. Tylko jak go zdobędzie? Posiada go w swoich zbiorach, znajdzie fachowca, od którego ten plan kupi, a może po prostu rozbierze na czynniki pierwsze stół wzorcowy. Tu będziemy mieli taki benchmarking. Nasz stolarz będzie znajdował się na różnych etapach swojego działania i te etapy
to formy podejmowanych przez niego czynności. Proste, prawda? W tym odcinku skupię się na kwestiach podstawowych, ale musisz zdawać sobie sprawę z trzech bardzo istotnych kwestii. Kwestia pierwsza. Występują pewne niuanse pomiędzy tym, w jaki sposób wykorzystuje się środki, metody, formy i zasady pracy w służbach wywiadowczych i w służbach kontrwywiadowczych. Kwestia druga to taka, że niuanse te pogłębia to, czy dana służba jest cywilna, czy też wojskowa. To jednak nie wszystko, bo jeszcze jest taka kwestia trzecia, że dodatkowo w różnych okresach historycznych stosowano różne określenia instrukcyjne oraz przypisywano im różny zakres zadań, różny zakres znaczeniowy. I jeszcze jest tak, że w różnym czasie prowadzenie nielegałów przypisywano różnym komórkom organizacyjnym. A to wszystko może wprowadzać pewien chaos, prawda? Dlatego ja będę uogólniał wszystko do takiego poziomu, aby zachować logikę, a przede wszystkim zrozumiałość zagadnień dotyczących nielegalnych. Sfera militarna. Mamy do czynienia z różnymi typami nielegalnych. To niezbyt trafna nazwa, dlatego ja preferuję mówienie o różnych typach środków N, bo tak naprawdę to mówimy o działaniach legalnych z punktu widzenia kraju wykorzystującego takie osobowe środki pracy operacyjnej czy też wywiadowczej. To są działania nielegalne z punktu widzenia systemów prawnych innych państw, szczególnie państw przeciwnika, przeciwko którym działamy. I to jest pierwsza istotna uwaga. I wiedząc to, zobacz. Oto w instrukcji Zarządu II Sztabu Generalnego, czyli Wywiadu Ludowego Wojska Polskiego z 1976 roku stoi, iż zagraniczny aparat wywiadowczy dzieli się na aparat zagraniczny pod przykryciem oraz aparat nielegalny wraz z agenturą pomocniczą. Jeśli zapoznałeś się z moimi artykułami na blogu szpiegul.pl dotyczącymi kanwy wywiadu agenturalnego, czyli podręcznika z początków funkcjonowania radzieckiego wywiadu wojskowego, lub też jeśli subskrybując newsletter otrzymałeś mojego e-booka o tym właśnie podręczniku, to zapewne wiesz, że postulowano już w nim, aby tworzyć w kraju przeciwnika trzy niezależne sieci agenturalne. Legalną, oficjalną agenturę, czyli pod przykryciem, funkcjonującą równolegle do niej tajną agenturę pasywną, czyli nielegałów, oraz aktywny wywiad agenturalny. I tu już mamy na myśli dywersję i sabotaż specjalsów. A teraz patrz. Nielegalni pracują równolegle do działających pod przykryciem. A skoro tak, to utrzymują oni odrębną od siebie łączność z centralą, a konkretnie z wydziałem kierunkowym w centrali. Aby nie było wątpliwości, to tłumaczę, że owo przykrycie to oficjalnie eksponowana pozycja zawodowa i społeczna, pod którą kryje się oficer wywiadu lub też agent, wykorzystując w tym celu zazwyczaj dokumenty legalizacyjne zawierające inne dane personalne dotyczące wykształcenia, zawodu, pochodzenia i tym podobne. A to wszystko w celu realizacji zadań wywiadowczych poprzez zamaskowanie prawdziwej tożsamości i uwiarygodnienie się wobec otoczenia. I oto 50 lat później we wskazanej już przeze mnie instrukcji z 1976 roku stoi jak byk, że w skład aparatu zagranicznego pod przykryciem wchodzą pracownicy kadrowi wywiadu, zatrudnieni w ataszatach wojskowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych w krajach zainteresowania wywiadowczego oraz pracujący za granicą pod przykryciem oficjalnych przedstawicielstw, ambasady, misje, konsulaty, przedstawicielstwa handlowe, lotnicze, biura podróży, przedsiębiorstw i instytucji mieszanych oraz organizacji międzynarodowych. Ponadto w skład aparatu zagranicznego pod przykryciem wchodzą współpracownicy zatrudnieni w polskich placówkach zagranicznych. Zasada jest taka, że w okresie pokoju to właśnie aparat zagraniczny pod przykryciem wykorzystywany jest do wykonywania zadań wywiadowczych. Taka kolejna uwaga. Działanie pod przykryciem oznacza, że osoba pracująca w ten sposób może mieć i zwykle ma ukryte dane osobowe, te swoje własne, i wszyscy znają ją pod zmienionym życiorysem. Ja wiem, że to powiedziałem, ale chcę, aby dokładnie było wiadomo, o co mi chodzi. Czyli wyjaśniliśmy sobie, co to znaczy w wywiadzie ta praca pod przykryciem. Natomiast w skład aparatu nielegalnego wchodzą aż cztery kategorie osobowych środków pracy wywiadowczej. Nielegałowie,
nielegalni pracownicy wywiadu, agenci i agentura pomocnicza. Zasada zaś jest taka, że w okresie pokoju aparat nielegalny powinien być wykorzystywany tylko do wykonywania tych zadań, które nie mogą być zrealizowane innymi siłami i środkami. Oznacza to, że aparat nielegalny ma szczególne znaczenie w czasie wojny. Wówczas bowiem zdobywanie informacji inną drogą jest bardzo utrudnione. I przejdę do krótkiego omówienia, kto jest kim. Nielegał. To kadrowy pracownik wywiadu przerzucony w sposób nielegalny na teren obcego państwa i na obcych dokumentach w celu organizowania i prowadzenia pracy wywiadowczej z pozycji nielegalnej. Łączność z nielegałami organizuje i zabezpiecza wyłącznie komórka organizacyjna w centrali, zajmująca się pracą z nielegalnymi, tylko i wyłącznie. Nielegalny pracownik wywiadu, tak zwany NPW. To z zasady oficer Wojskowej Służby Zawodowej, oficer rezerwy, absolwent wyższej uczelni lub w wyjątkowych wypadkach osoba cywilna obywatelstwa polskiego. Pozyskany do współpracy z wywiadem, przeszkolony w trybie indywidualnym i przygotowany do pracy wywiadowczej w kraju zainteresowania wywiadowczego. Wyjazd nielegalnego pracownika wywiadu do pracy za granicą organizuje się drogą półlegalną, wykorzystując posiadane przez niego powiązania rodzinne za granicą lub też prywatne znajomości i kontakty. Co istotne, to fakt, że typowanie i pozyskiwanie kandydatów na NPW realizuje Krajowy Oddział Operacyjny, natomiast szkoleniem i przygotowaniem ich do pracy wywiadowczej za granicą zajmują się już kierunkowe oddziały operacyjne, czyli już inaczej niż mamy do czynienia z nielegałami. Nielegalny pracownik wywiadu, po przejściu okresu aklimatyzacji i umocnieniu swojej legendy w kraju przeciwnika, może wykonywać zadania wywiadowcze z zakresu naprowadzenia na interesujące wywiad osoby, rozpracowywania sytuacji wywiadowczej, zdobywania materiałów i informacji wywiadowczych oraz kierowania rezydenturami i grupami agenturalnymi, zwłaszcza w okresie zagrożenia i w czasie wojny. I teraz uważaj. W sprzyjających okolicznościach, na przykład po uzyskaniu obywatelstwa państwa obcego, w zatarciu śladów powiązań z własnym krajem, nielegalny pracownik wywiadu staje się nielegałem. Oznacza to, że istnieje gradacja ważności poszczególnych kategorii nielegalnych, a bycie nielegałem jest najwyższą z nich. I nie chodzi o to, kto jest debeściak, bo wiadomo, że wąski jest debeściak. Jaki ty pan! I pełnym zdaniem. Pan Wąski jest dybeściak. I jego mafia też. I jego mafia też jest dybeściak. Ale oto, jak zalegendowany jest konkretny funkcjonariusz służb specjalnych. Obaj pracują pod zmienionymi danymi osobowymi, ale nielegała nie da się w żaden sposób skojarzyć z państwem, którego jest obywatelem. Ba, w przypadku aresztowania go może zostać skazany jako szpieg obywatel państwa, którego skazywało, zaś nielegalny pracownik wywiadu jest zazwyczaj zalegendowany jako obywatel kraju, dla którego faktycznie pracuje. Zaś łączność z nielegalnymi pracownikami wywiadu, działającymi za granicą, organizują i zabezpieczają kierunkowe oddziały operacyjne wyłącznie z pozycji nielegalnych. Agent. To obywatel obcego państwa, bezpaństwowiec, a w niektórych wypadkach obywatel Polski stale zamieszkały za granicą, planowo i w sposób tajny pozyskany do współpracy z wywiadem. Ze względu na wykonywane zadania, agentów dzieli się na wykonujących główne zadania oraz wykonujących zadania pomocnicze. Agenci wykonujący główne zadania to agenci obiektowi, czyli pracujący bezpośrednio na obiektach zainteresowania wywiadowczego i posiadający możliwość zdobywania materiałów i informacji z tych obiektów. Agenci nieobiektowi,
którzy nie pracują na obiekcie, lecz zdobywają materiały i informacje drogą obserwacji, a także za pośrednictwem osób trzecich, najczęściej informatorów świadomych i nieświadomych. Agenci typujący, werbujący i naprowadzający oraz agenci kierujący pracą grup agenturalnych, a nawet rezydentur agenturalnych. Natomiast agenci wykonujący zadania pomocnicze to agentura pomocnicza, o której za chwilę. I aby nie było wątpliwości, agent jest osobą pozyskaną do współpracy, przeszkoloną i prowadzoną przez oficera prowadzącego. Odpowiednie wykorzystanie możliwości wywiadowczych agenta przez umiejętne kierowanie nim oraz zorganizowanie i utrzymywanie bezpiecznej, niezawodnej łączności wywiadowczej jest bardzo ważnym zadaniem operacyjnym rezydenta i pracowników centrali. Agentura pomocnicza. To bardzo ważne ogniwo w agenturalnym aparacie wywiadowczym zabezpieczającym zasadniczą działalność wywiadowczą. Jej rola i znaczenie w działalności wywiadowczej wzrastają szczególnie w okresie zagrożenia i wojny. I z tego też powodu kryteria doboru agentury pomocniczej muszą być bardzo ostre, a ze względu na charakter zadań wykonywanych przez agenturę pomocniczą, możliwość poznawania istotnych szczegółów dotyczących rezydentury lub też określonego ogniwa aparatu agenturalnego, lojalność oraz uczciwość tej kategorii agentów dla bezpieczeństwa aparatu agenturalnego ma bardzo szczególne znaczenie. W skład agentury pomocniczej wchodzą kurierzy nielegalni, agenci łącznicy, agenci radiotelegrafiści, agenci adresówki, agenci właściciele lokali konspiracyjnych, agenci właściciele punktów kontaktowych i agenci właściciele telefonów konspiracyjnych. Jak więc widzisz, konkretny rodzaj agentury pomocniczej wynika bezpośrednio z realizowanych przez nią konkretnych zadań wywiadowczych. Na zakończenie części dotyczącej nielegalnych w sferze wojskowej chciałbym wskazać, iż zagraniczny aparat wywiadowczy zorganizowany jest w rezydentury pod przykryciem, w skład których wchodzą kadrowi pracownicy wywiadu, współpracownicy, informatorzy, świadomi i nieświadomi oraz osoby zaufane. Kierownikiem rezydentury pod przykryciem jest rezydent, który z zasady jest pracownikiem kadrowym wywiadu, a jedynie w wyjątkowych przypadkach pełni tę funkcję współpracownik. W większych rezydenturach istnieje również funkcja zastępcy rezydenta. Rezydentury agenturalne, w skład których wchodzą rezydenci, i to zwykle nielegałowie, agenci obiektowi oraz nieobiektowi, a także agenturalny aparat pomocniczy. Są one organizowane i kierowane bezpośrednio przez centralę. Ze względów bezpieczeństwa i konspiracji nie powinny one mieć żadnych powiązań z aparatem działającym pod przykryciem. Zagraniczny aparat wywiadowczy zorganizowany jest również w grupy wywiadowcze i grupy agenturalne. Są one mniejsze niż rezydentury, ale nie są to samodzielnie działające osoby. W praktyce są to 2-3 osoby oraz samodzielnie działający pracownicy kadrowi i współpracownicy wywiadu pod przykryciem, nielegałowie i nielegalni pracownicy wywiadu, a także agenci. I skoro już wiesz, jak wyglądała sytuacja nielegalnych w wywiadzie wojskowym, słusznie minionego systemu, to zobaczmy, jak radziła sobie na tym polu bezpieka. Sfera cywilna. Wywiad tak zwany cywilny, czyli niewojskowy, w komunistycznej Polsce od samego początku działał również wykorzystując nielegalnych. Oto w planie pracy Wydziału I Departamentu I Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Państwa z 1955 roku czytamy, że Wydział I, czyli wywiad, organizuje i zabezpiecza wywiadowczą i specjalną pracę z pozycji nielegalnej w głównych państwach kapitalistycznych i w tym celu tworzy się nielegalne rezydentury i nielegalne grupy agenturalne
zdolne wykonywać postawione przed nimi zadania przy dowolnej sytuacji operacyjnej i agenturalnej. No to jesteśmy w domu, wzorce sowieckie wprowadzone. A przy okazji, to, że radzieckie, to wcale nie znaczy, że nieefektywne. W zakresie pracy Departamentu I MSW z grudnia 1956 roku widnieje, że Wydział I tej jednostki organizacyjnej zajmuje się tworzeniem, obsługą i zabezpieczeniem w krajach kapitalistycznych rezydentur nielegalnych, które określa się jako nieoparte o żadne placówki oficjalne PRL za granicą. Natomiast Wydział 1A zabezpieczał m.in. rezydentury nielegalne w środki techniczne i zaopatrywał w dokumenty legalizacyjne oraz organizował łączność bezprzewodową. A oto w zakresie zadań Wydziału I Departamentu MSW, to cały czas wywiad cywilny, z listopada 1969 roku możemy przeczytać, że ta komórka organizacyjna organizuje i prowadzi indywidualne szkolenia operacyjne pracowników Departamentu I zatrudnionych w instytucjach przykrycia w oparciu o jednolity program szkolenia, przy czym może on być modyfikowany do szkolenia pracownika drugiej linii. I tu wyjaśniam, iż przez owego pracownika drugiej linii należy rozumieć oficera lub podoficera MO zatrudnionego na etacie niejawnym Departamentu I z pozycji instytucji przykrycia. Tak przynajmniej reguluje to instrukcja numer 006/67 dyrektora Departamentu I i dyrektora Departamentu Kadr i Szkolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lutego 1967 roku w sprawie uregulowania zasad pracy z funkcjonariuszami MO zatrudnionymi na etacie niejawnym Departamentu I z pozycji instytucji przykrycia oraz w sprawie uregulowania zasad i trybu postępowania przy delegowaniu i odwoływaniu wyżej wymienionych funkcjonariuszy do pracy w rezydenturach i wykonywaniu doraźnych czynności operacyjnych za granicą. Tutaj już chyba zaczynasz rozumieć, skąd się wziął nasz 07 zgłoś się porucznik Borewicz, który w pierwszym odcinku przyjechał z placówki w Londynie. Świetnie się spisałeś, dziękuję. Poruczniku Zubek, przepraszam, poznajcie się. Będziecie razem pracować. Borewicz przeszedł do nas z MHZ-u. Był na placówce w Londynie. Wykorzystaliśmy to, że był nieznany na tym terenie. Musiał trochę posiedzieć. Swoją drogą, ten dokument jakby zaprzeczał narracji o tym, jakoby MO nie miało nic wspólnego z bezpieką, co? Ale to taka luźna uwaga. Wracając do tematu, wychodzi na to, że instytucja przykrycia również była wykorzystywana w wywiadzie cywilnym. Ale dalej czytamy, że w porozumieniu i na zapotrzebowanie wydziałów operacyjnych Departamentu I, Wydział I organizuje i prowadzi szkolenie pracowników N oraz w indywidualnych przypadkach agentury kadrowej N. Mamy więc także i naszych nielegalnych. A w styczniu 1971 roku wchodzi w życie zarządzenie 008 dyrektora Departamentu I MSW w sprawie zakresu pracy i struktury organizacyjnej Wydziału II Departamentu I MSW, która to komórka organizacyjna została uznana za właściwą do organizowania, prowadzenia i koordynowania działalności wywiadowczej z pozycji nielegalnych. Wydział ten organizuje od tej pory i prowadzi działalność poza polskimi instytucjami zagranicznymi oraz rezydenturami, czy też punktami operacyjnymi, Departamentu I za granicą w formach samodzielnych grup wywiadowczych zwanych rezydenturami nielegalnymi i samodzielnie działających wywiadowców zwanych punktami nielegalnymi. Jako podstawowy środek pracy operacyjnej tego wydziału wskazano pracowników kadrowych N oraz agenturę kadrową N. W kontekście powyższego bardzo interesująca jest instrukcja 02 z 1972 roku dotycząca prowadzenia spraw i dokumentacji operacyjnej w Wydziale II Departamentu I MSW. Dość dokładnie opisano w niej sposób zakonspirowania poszczególnych dokumentów dotyczących pracy z pozycji N. Nie miejsce tu jednak na to, dlatego wskażę jedynie, iż pracę operacyjną dokumentowano w następujących sprawach. Akta osobowe pracownika kadrowego N i teczki pracy. Rozpracowanie operacyjne i teczki pracy agenta kadrowego N. Teczki kontaktów informacyjnych. Teczki rezydentur N, czy też grup agenturalnych.
i segregator materiałów wstępnych. I przy okazji, od roku 1977 wywiadem z pozycji N przestał zajmować się Wydział II, a zadanie to przejął nowo utworzony Wydział 14, którego najbardziej znanym, najpierw agentem kadrowym N, a po jego ukadrowieniu już funkcjonariuszem był Marian Zacharski, obecnie emerytowany generał brygady. Jednym z najistotniejszych dokumentów dotyczących roboty wywiadowczej jest zarządzenie numer 0041 ministra spraw wewnętrznych z dnia 6 maja 1972 roku w sprawie pracy wywiadowczej Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zarządzenie to wprowadza instrukcję o pracy wywiadowczej Departamentu I MSW, czyli wywiadu cywilnego, mówi, jak wywiad pracuje. Co dla nas interesujące, to fakt, iż zadania i formy pracy pionu N, czyli nielegalnego, określają odrębne przepisy. Uznano bowiem, że ów pion N stanowi szczególnie zakonspirowaną formę działalności wywiadu cywilnego, odrębną od działań na przykryciu, czyli pod przykryciem, poza granicami PRL. W instrukcji dotyczącej pracy wywiadu, stanowiącej załącznik do zarządzenia 0041/72, wskazano, że w skład Departamentu I wchodzą jednostki operacyjne, które organizują i prowadzą pracę wywiadowczą, oraz rezydentury i ogniwa operacyjne w kraju, które składają się z pracowników zatrudnionych na etacie niejawnym w instytucjach, których zakres pracy stwarza dogodne warunki dla realizacji zadań wywiadowczych, a także poza granicami kraju, i są to rezydentury i ogniwa nielegalne, rezydentury placówkowe, a także punkty operacyjne i ogniwa operacyjne. Pierwszym dokumentem regulującym organizacyjno-merytoryczne podstawy działania rezydentur placówkowych była instrukcja z grudnia 1969 roku o podstawowych zasadach organizowania, kierowania i koordynowania pracy rezydentur placówkowych oraz punktów operacyjnych. Uznano je za tajne ogniwa operacyjne Departamentu I MSW, działające za granicą pod przykryciem oficjalnych przedstawicielstw i instytucji PRL, przy czym rezydentury placówkowe stanowią samodzielne i zintegrowane zespoły operacyjne powołane do realizowania zadań wywiadowczych Departamentu I na terenie ich działania w zakresie ustalonym przez centralę, zaś punkty operacyjne są powoływane w celu realizowania zadań operacyjnych o charakterze pomocniczym w zakresie ustalonym przez wydziały centrali. Wieloosobowe punkty stanowią samodzielne i zintegrowane grupy operacyjne. Podsumowując tą część odcinka, możemy spokojnie uznać, że wywiad cywilny stosuje podobną do wojskowej metodykę pracy pionu N, choć widać już, że konkretna kategoria nielegałów to jednak domena służb wojskowych. Legalizacja. Dla uzupełnienia pejzażu nielegalnych warto zapoznać się z zasadami typowania, szkolenia, przerzutu i legalizacji nielegałów. Taki tytuł nosi opracowanie z 1968 roku, przetłumaczone z języka rosyjskiego. Jest ono dostępne w IPN-ie oraz zostało opublikowane jako załącznik numer 6 do książki Andrzeja Kowalskiego pod tytułem Rosyjski sztylet – działalność wywiadu nielegalnego. Samego opracowania nie będę cytował w tym odcinku, aby nie zaciemniać najistotniejszych poruszanych w tym podcaście treści. Już na samym początku tego opracowania podkreślono, że podstawową formą działalności wywiadu strategicznego jest prowadzenie pracy wywiadowczej w interesujących nas państwach przez zorganizowane nielegalne rezydentury. Zwróć proszę uwagę, podstawową formą działalności wywiadu strategicznego. Istnieją dwa sposoby organizacji nielegalnych rezydentur. Pierwszy sposób polega na typowaniu i szkoleniu przez centralę przyszłych wywiadowców nielegałów spośród obywateli swego kraju lub też z grona sprawdzonych i pewnych agentów. Po przeszkoleniu przerzuca się ich do interesującego nas państwa,
w celu prowadzenia pracy typowniczo-werbunkowej wśród ciekawych dla wywiadu ludzi, kierowania pracą nielegalnych rezydentur oraz zabezpieczenia i utrzymywania łączności z centralą. Drugi sposób polega na utworzeniu samodzielnych nielegalnych rezydentur z agentów wchodzących w skład legalnych rezydentur lub werbowaniu agentów przez legalne rezydentury z myślą wykorzystania ich jako przyszłych rezydentów i radiotelegrafistów lub też do innych czynności wywiadowczych w nielegalnych rezydenturach. I zwróć uwagę, że co do zasady, sposób pierwszy dotyczy nielegałów, a drugi wszystkich innych rodzajów pionu N. Najważniejszą zaletą pracy nielegalnych rezydentur jest to, że wywiadowcy i agenci kierujący tymi rezydenturami mogą przebywać i działać w kraju przeznaczenia zarówno w okresie pokoju, jak i wojny. Jeśli w okresie pokoju organizowanie nielegalnych rezydentur i kierowanie ich pracą stanowi podstawową formę działalności wywiadu strategicznego, to w okresie wojny jedynie nielegalne rezydentury posiadają praktyczne możliwości prowadzenia i rozwijania pracy agenturalnej w kraju przeciwnika. Proces przerzutu i legalizacji nielegałów oraz organizowanie przez nich nielegalnych rezydentur wiąże się z ogromnymi trudnościami. Biorąc pod uwagę, że jest to proces długotrwały, na którego dokonanie potrzebne są lata, organa wywiadu strategicznego powinny zawczasu szkolić, przygotowywać i przerzucać w pierwszym rzędzie do państw stanowiących naszych potencjalnych przeciwników dużą ilość wywiadowców nielegałów i agentów z zadaniem organizacji nielegalnych rezydentur. Żadna aktywizacja pracy w czasie wojny nie zrekompensuje niewykorzystanych możliwości w okresie pokoju. Operacje specjalne. Jeszcze nieco pozostałbym w temacie działań pod przykryciem, tyle że bardziej współczesnych. A konkretnie to chodzi mi o tak zwanych przykrywkowców. Co jakiś czas odmienia się ich przez wszystkie możliwe przypadki, jakby nagle odkryto kamień filozoficzny. A to po prostu kadrowi funkcjonariusze służb specjalnych lub policji, zalegendowani na przykład jako członkowie zorganizowanych grup przestępczych, które tak naprawdę rozpracowują. Haha, dziękuję wam, sierżancie Owczarek. Pochwalę ojczyzny, panie inspektorze. To był wtyka? A ta, jestem z policji i kocham swoją pracę. Nie jest to również rozwiązanie nowe. I w komunistycznych służbach nazywane było pozoracją. W ten sposób rozpracowywano tak zwane podziemie poakowskie, narodowe, a nawet UPA. Grupy pozoracyjne były wówczas normalnym narzędziem pracy. Później rozpracowywano tak zwane podziemie solidarnościowe poprzez działania, które dziś określamy jako pod przykryciem. I nie robiono tego ad hoc, lecz praca oparta była na szczegółowych instrukcjach dotyczących legalizacji. A jak jest dzisiaj? Możemy się tylko domyślać. Jest to bowiem obszar działań niejawnych, do których dostęp być może uzyskamy za lat kilkadziesiąt, a może i nie. Tak jednak wskazywałaby dotychczasowa praktyka, albo po prostu historia. Choć trzeba przyznać, że literatura na temat działań przykrywkowców, szczególnie ta anglojęzyczna, jest bardzo bogata. Samo zagadnienie pozostaje również w zainteresowaniach teoretyków, czyli nauki akademickiej. Dzięki temu wiemy, że już na przykład twórca francuskiej policji kryminalnej, czyli Brigade de Sûreté, Eugène François Vidocq, zastosował metodę polegającą na wnikaniu w środowiska przestępcze, zbieraniu informacji i stosowaniu prowokacji. A to przecież techniki charakterystyczne dla operacji specjalnej. Jak można wyczytać na przykład w artykule Piotra Chlebowicza, operacja specjalna jako metoda zwalczania przestępczości zorganizowanej, opublikowanym nie byle gdzie, bo w przeglądzie bezpieczeństwa wewnętrznego numer 16 z 2017 roku, operacja specjalna, po angielsku undercover operation, czyli dosłownie operacja pod przykryciem, to określenie dochodzenia prowadzonego przez utajnionego funkcjonariusza policji lub też służb specjalnych, które składa się z serii powiązanych ze sobą działań na przestrzeni pewnego okresu. Utajnionego, czyli działającego pod przykryciem. Jednego wobec tego możemy być pewni, działania pod przykryciem nie znikną, ale z uwagi na rozwój technologii na pewno będą musiały zostać przystosowane do współczesnych warunków, po to, aby nie dekonspirować funkcjonariuszy i ich działań.
Dzisiaj przestają wystarczyć najlepiej wykonane dokumenty legalizacyjne, gdyż na przykład technologie rozpoznawania twarzy, odcisków palca i tym podobne są coraz doskonalsze. Podobnie jak i technologie inwigilowania osób, śledzenia ich i rozpoznawania ich kontaktów, nie mówiąc już o możliwościach OSINT-u. Rozwój nowoczesnych technologii jest jednym z najistotniejszych współczesnych uwarunkowań środowiska, w jakim swoją pracę prowadzą służby specjalne. Podsumowanie. Jak więc widzisz, tematyka nielegalnych jest nieco skomplikowana i w zależności od tego, kto mówi o nielegałach, można różnie rozumieć ten termin. Dlatego tak bardzo zwracam uwagę na precyzję w definiowaniu i używaniu resortowych, a obecnie branżowych, sformułowań. Konspiracyjna forma działalności powoduje konieczność stosowania podstawowych zasad zapewniających wykonywanie wszelkich zadań wywiadowczych. I zapewnie dostrzegasz już, że do podstawowych należą konspiracyjna organizacja aparatu wywiadowczego, umiejętne maskowanie wszelkiej działalności wywiadowczej oraz zachowanie w tajemnicy całokształtu działalności wywiadowczej. W związku z tym wszystkim myślę, że na potrzeby naszych dotychczasowych i przyszłych rozważań w ramach podcastu OSS oraz bloga szpiegul.pl spokojnie możemy uznać, iż każdy pion N służb specjalnych może składać się z osobowych środków pracy operacyjnej czy też wywiadowczej, tworzących tak zwany aparat wywiadowczy N, czyli z nielegałów, z kadrowej agentury N, z agentury pomocniczej oraz z kadrowych funkcjonariuszy N, czyli działających pod przykryciem. I o ile ci ostatni ukierunkowani są raczej na działania w czasie pokoju, to cała reszta na czas zawieruchy i wojny. Bo gdy oficerów wywiadu, pracujących pod przykryciem dyplomatów, wyrzuca się z kraju, to likwiduje się znane służbom kontrwywiadowczym rezydentury placówkowe, czyli agenturę legalną. I muszą zostać uruchomione rezydentury nielegalne, czyli tajna agentura pasywna. A gdy sytuację w kraju trzeba podkręcić, to i aktywny wywiad agenturalny, czyli zaczyna się sabotaż i dywersja. To co? Mogę uznać, że wiedzę historyczną masz już ugruntowaną? Myślę, że tak. Z tym, że mam jedną uwagę. Mamy XXI wiek i niemal świadomość sieciową. Mamy masę gadżetów sprawiających, że filmy science fiction w najlepszym przypadku możemy uznać za filmy dokumentalne. I w takich okolicznościach przyrody jeden sąsiadujący z nami kraj napadł na drugi, też po sąsiedzku. A broń, wyposażenie i pojazdy, których użył do ataku, miały jakieś 50 lat? Podobnie jak i wyżywienie armii najeźdźczej. Więc myślisz, że nielegalni to tylko historia, co? I na dziś byłoby to na tyle. Ja zaś opowiadam ci o tym wszystkim, gdyż po prostu znam się na tym. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. I na tych kursach szkolę m.in. kadry wywiadowcze i analityczne dla biznesu. A praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat, w przeciwieństwie do cały czas ulepszanej technologii. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam cię na dalsze audycje, a jeśli ich nie masz, to zapraszam cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, to pisz na adres kontakt@szpiegul.pl. Do usłyszenia. Piotr Herman, szpiegul.pl, OSS, okiem służb specjalnych. Cześć!